Oglądają Państwo Monitor Polvision. Serdecznie witamy po przerwie. Deformacje, haluksy czy ucisk nerwu to jedne z najczęstszych urazów dotyczących naszych stóp. I właśnie o stopach mówił będzie dr Robert O'Keefe podczas nadchodzącego w najbliższy czwartek kolejnego seminarium dla Polonii w szpitalu Advocate Lutheran General. Dr O'Keefe, it's great pleasure to have you on set with Polvision. So what are those most common... A więc panie doktorze, jakie są najczęściej występujące schorzenia stóp? Well, it's good to be here as well. The most common one that we're aware of is a bunion deformity, and about 75% of the bunion deformity that causes. Najczęściej występujące są deformacje kości, czyli tak zwane haluksy u kobiet. 75% pań cierpiących na to schorzenie skarży się na ból. Mężczyzn dotyka guzek grzbietowy i podobnie 75% cierpiących na to schorzenie mówi o znacznym bólu. That's really the most common one. A więc jak powinniśmy dbać o swoje stopy? Take care of our feet by being comfortable and being active and physically active and doing exercise. Appropriate shoe gear is very important, but if you do have a deformity. Powinniśmy uprawiać gimnastykę i nosić wygodne obuwie, ale jeśli mamy deformację stopy, najczęściej w grę wchodzi także deformacja stawu czy ścięgna. Wtedy konieczna jest chirurgiczna korekta i nastawianie na nowo stawu. Pracuje pan w szpitalu Advocate Lutheran General. Czy rekomendowałby pan właśnie ten szpital, jeśli chodzi o skorzenia stóp? Well, for me it's an outstanding institution. I've been at several very, very good hospitals and Lutheran General is my favorite hospital. O tak, zdecydowanie. Praktykuję w kilku szpitalach, ale Advocate Lutheran General jest zdecydowanie najlepszym z nich, a więc polecam go wszystkim. And that's what I like most about it. I'm as comfortable at that hospital as I am with you right now. So when schorzenia stóp, jak ważne, aby nie zwlekać z ich leczeniem? Not wait. It's very important, especially other deformities in the foot with the hammer toes and stuff. If they're flexible, appropriate shoe gear, physical activity and exercise is important. When they get rigid and deformed and become arthritic or clawed. Im szybciej, tym lepiej. Nie mogę podkreślić, jak ważne jest szybkie leczenie. Czy to w przypadku schorzeń jak młotkowaty palec. Ważne, aby gimnastykować się i nosić poprawne obuwie. Gdy zobaczymy, że nasze nogi staną się artretyczne i podkurczone, wtedy trzeba zastanowić się nad operacją. Podobnie z innymi schorzeniami jak guzy nowotworowe, które nie są tak rzadko występujące, jakby się wydawało. Większość ze schorzeń to nie guzy złośliwe, ale i takie się zdarzają. Nie należy lekceważyć też postępujących schorzeń degenerujących stawy. Najpopularniejszą grupą schorzeń są te o podłożu reumatycznym, które leczy się farmakologicznie pod nadzorem reumatologa. Kolejnym z często występujących schorzeń jest gout. Tu trzeba uważać na leki dla diabetyków, które pogorszą tylko schorzenie. And psoriatic arthritis, which is, can be very debilitating, but that requires a rheumatologist as well. And we can have a very common gout. And the most common problem with gout is actually certain medicines, including certain diuretics. So if you're on a thiazide diuretic and your bunion hurts and it gets really inflamed and red, chances are it may be a problem and should be checked out by your physician. So coming up this Thursday, you're going to have a lecture. What the lecture will... A więc już w najbliższy czwartek wykład pana doktora. Czego będzie on dotyczył? Będzie dotyczył schorzeń, o których wspomnieliśmy. Dodamy do tej listy trochę więcej przypadłości. Pomówimy także o patogenezie, skąd się biorą schorzenia, jaka jest przyczyna i jak je rozpoznać. Wiele osób żyje z różnymi schorzeniami i chce wiedzieć, co to jest i jak to leczyć. I o tym właśnie będziemy mówić. Keith, thank you so much for joining us. Well, very good pleasure to be here. Thank you very much. A Państwa zachęcamy do udziału w kolejnym już seminarium dla Polonii. Przypominamy, czwartek, 13 marzec, godzina 7 wieczorem, szpital Advocate Lutheran General, sala wykładowa Johnson Auditorium. Przypominamy, że rejestracja na wykłady jest wymagana, a zarejestrować się można pod numerem telefonu 847-723-0676. A tuż po krótkiej przerwie w monitorze relacja z tegorocznego balu amarantowego, a więc zostańcie Państwo z nami. Wracamy po krótkiej przerwie.